Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Historii z Poznania Wziętych. Dzisiaj, zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą, będziemy znowu tropić poznańskie duchy. A oto, gdzie ich poszukamy. Paulina Radkowska, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym historiom z Poznania Wziętym. Dzisiaj jednoosobowo, ale nadal kontynuujemy śledztwo w sprawie poznańskich duchów. Jak się okazuje, najwięcej duchów było właśnie w kościele bezpośrednio za moimi plecami, u Bernardynów. Jesteśmy w tym momencie na placu Bernardyńskim, który przede wszystkim dzisiaj kojarzy nam się chyba bardziej z targiem po drugiej stronie ulicy. Natomiast mało kto wie, że kościół Bernardynów i klasztor znajdujący się za moimi plecami to chyba najbardziej nawiedzone miejsce w Poznaniu. W trakcie całej historii, od kiedy powstał tutaj pierwszy klasztor jeszcze w połowie XV wieku, do końca wieku XVIII odnotowano tutaj aż 6 różnych duchów, albo lepiej powiedzieć 6 różnych historii o duchach. Pierwszy klasztor Bernardyni wybudowali w latach 50. i 60. wieku XV, kiedy po raz pierwszy zawitali do Poznania. Tamta pierwotna konstrukcja była konstrukcją gotycką i zachowała się aż do czasu tak zwanego potopu szwedzkiego. Po potopie szwedzkim w latach 1661-68 dwóch znanych wielkopolskich architektów, Krzysztof Bonadura Starszy oraz Jerzy Katenacji, wybudowali kościół i klasztor, który my znamy dzisiaj. Natomiast sama fasada jest jeszcze późniejsza, pochodzi z lat 30. wieku XVIII. Fasada i te dwa bardzo charakterystyczne hełmy. Ale wracając do najstarszych opowieści związanych z kościołem Bernardynów. Pierwsza opowieść o duchach datowana jest na rok 1465, czyli zaledwie 11 lat po tym, jak Bernardyni zawitali do Poznania. Niektórzy mówią, że nie był to żaden duch, tylko był to sam diabeł oburzony tym, że nowa wiara odbiera mu tereny i odbiera mu wyznawców. Miał tutaj wszczynać pewne niepokoje. Najpierw w kronikach możemy przeczytać o tym, jakoby nowicjusze mieli być budzeni w środku nocy, a ich nocny odpoczynek miał być przerwany strasznymi wizjami sennymi. Ale minęło kilka tygodni, kiedy do przełożonego klasztoru przyszły pobożne niewiasty, które na tyłach klasztoru zwykły prać bieliznę i opowiadały, że pojawia się tam zakonnik w habicie, który lubieżną rozmową zachęcał do nierządu, ba, nawet miał się obnażać. Przerażony przełożony zwołał wszystkich zakonników, zwołał także nowicjuszy, ale bardzo szybko poznał, że nie był to żaden z nich, że musiała być to sprawka diabła. W związku z tym poprosił owe kobiety, aby kiedy następnym razem zakonnik pojawi się i zacznie je nagabywać, aby go spróbowały złapać i przyprowadziły bezpośrednio do kościoła. Minęło kilka dni i faktycznie ów zakonnik pojawił się niewiastą piorącym bieliznę nad brzegiem rzeki. One rzuciły się na niego, aby go pochwycić, a ten nagle zamienił się w osła, jak mówią kroniki, wydał z siebie smród potworny i wskoczył do rzeki. Minęło około 150 lat. W roku 1610 cały czas w tym dawnym kościele gotyckim
pochowano szlachcica, jak to wówczas w języku polskim mówiono. Ów szlachcic był jednak troszeczkę problematyczny, bo wydaje się, że pochowano go poza zgodą braci, jako że był objęty ekskomuniką. Dosłownie kilka dni po tym, kiedy zwłoki znalazły się w kościele, w nocy, około północy, dziwna postać miała zacząć pojawiać się w nawie głównej kościoła. Mówiono, że to właśnie ten szlachcic z włócznią w ręce pędził galopem od ołtarza do głównych drzwi kościelnych, wszczynając potworny rumor, i trwało to tak długo, dopóki ciała nie usunięto z kościoła. Kolejna historia pochodzi z czasów samego potopu szwedzkiego, natomiast nie precyzuje dokładnie, o który z dwóch klasztorów franciszkańskich dokładnie chodziło. Dlatego, że warto tutaj przypomnieć, że franciszkanie dzielą się faktycznie na dwie reguły. Franciszkanie konwentualni, zwani potocznie franciszkanami, oraz franciszkanie obserwanci, zwani potocznie bernardynami. Zarówno bernardyni, jak i ci franciszkanie konwentualni mają swoje klasztory, od dawna w Poznaniu. No i właśnie, legenda mówi tylko i wyłącznie o klasztorze franciszkanów, natomiast nie precyzuje, w którym z tych dwóch miejsc dokładnie. Franciszkanie konwentualni wówczas mieli swoją siedzibę na Grobli, która właśnie w owym czasie, co może być nawiązaniem do legendy, została zniszczona i po potopie budowali nowy klasztor na wzgórzu Przemysła. Natomiast franciszkanie obserwanci, czyli bernardyni, ich klasztor także w okresie potopu został poważnie zniszczony i budowany był praktycznie od podstaw w latach 60. wieku XVII. Ale wracając do samej historii o duchach. Podobno którejś nocy do generała szwedzkiego miało przyjść dwóch braci zakonnych. Dwóch braci, którzy namawiali go, aby zechciał odstąpić od niszczenia klasztoru i poszukał jakiegoś innego rozwiązania, aby móc Poznań lepiej ufortyfikować. Oczywiście generał, cały obruszony, zaraz pobiegł do swoich żołnierzy, basztając ich, jakim to sposobem dwóch zakonników chodzi sobie normalnie po ulicach miasta w środku nocy. Rano zostało zwołane spotkanie, stanęli wszyscy franciszkanie swojego domu zakonnego i tu generał mocno się zdziwił, dlatego że nie rozpoznał w ich twarzach oblicza żadnego z tych dwóch braci, którzy odwiedzili go nocą. Spojrzał gdzieś kątem oka na ścianę, a tam zobaczył obrazy przedstawiające właśnie owych dwóch braci nomen omen, którzy już dawno odeszli z tego łez padołu. A jakby na to nie patrzeć, dwóch braci franciszkanów próbowało przed zagładą uratować swój kościół. Ale podobna historia wiąże się także, a w zasadzie podobne historie wiążą się także z czasami wojny północnej. Niektóre opowiadają o wojnach, o wojskach szwedzkich, inne natomiast o wojskach rosyjskich. W roku 1702, i to już na pewno u bernardynów, znowu w trakcie snu u żołnierza szwedzkiego miało mu się pojawić trzech świętych, święty Franciszek, święty Bernardyn oraz Jan Kapistrat. Bardzo serdecznie prosili żołnierza, aby wojsko szwedzkie odstąpiło od niszczenia nowego klasztoru, aby nie wycinano drzew z sadu. No i znowu przerażony żołnierz pobiegł do swojego przełożonego, oblężenie klasztoru odstąpiono. Już po zakończeniu wojny północnej, w latach 30. XVIII wieku, zaczęły się pojawiać kolejne bardzo dziwne
bardzo dziwne postacie. Był grudzień 1732 roku, kiedy zmarł ojciec Archanioł Orłowski. Miał 42 lata, a połowę swojego życia spędził właśnie w zakonie. Miał pojawiać się i straszyć nowicjuszy, aż jeden z braci nie wytrzymał tego i zmarł. Do kościoła przyjechała specjalna komisja, zaczęła badać, co się działo i okazało się, że inny spośród młodych chłopaków, inny spośród nowicjuszy, po prostu w swojej celi trzymał pewną czaszkę. Kiedy czaszkę złożono do krypty, wszelkie problemy w kościele ustały i Archanioł Orłowski więcej się już u Bernardynów nie pojawił. I ostatnia historia o duchach zabiera nas do roku 1749, kiedy tym razem zmarł brat Antoni Michałowski. Antoni Michałowski kilka dni po tym, jak zmarł, miał gdzieś w korytarzach północnego skrzydła klasztornego spotkać młodego brata, brata Szymona. Szymon bardzo się, jak zwykle, ducha przeraził, a ten powiedział mu, żeby się go nie bał. On jest kustoszem, który właśnie zmarł i prosi o modlitwę za swoją duszę. Młodzian pobiegł do przełożonego, opowiedział, co słyszał, ale nie opowiedział wszystkiego. Bracia odprawiły modły i faktycznie brat Michałowski więcej już kościoła nie nawiedzał. Powstaje pytanie, dlaczego w jednym kościele pojawiało się aż tyle historii o duchach. Dzisiaj trudno jest nam w to uwierzyć, ale niegdyś faktycznie tego typu historie nie były historiami, które miały tylko i wyłącznie przerażać, ale były też takimi swego rodzaju reklamówkami. Uważano, że im więcej interesujących, czasami wręcz troszeczkę przerażających, a z pewnością przykuwających uwagę opowieści krąży o danym obiekcie, tym więcej osób będzie go odwiedzać. Więc nie dziwota, że tego typu opowieści, czasami bardzo do siebie podobne, jak na przykład te wszystkie opowieści z czasów wojny szwedzkiej, z czasów wojny północnej, pojawiają się w różnych miejscach Poznania, bo faktycznie wydawać by się mogło, że zakonnicy z poszczególnych kościołów chcieli w pewien sposób przyciągnąć do swoich kościołów wiernych. Zupełnie inną sprawą w tych wszystkich historiach jest to, że zawsze pojawia się w zasadzie podobny schemat. Najpierw duch gdzieś w tajemniczych okolicznościach, czy to w nocy, czy to na mokradłach. Oczywiście prośba o pomoc, o wsparcie, czy podzielenie się informacją z jakąś osobą bardziej wyedukowaną, ze swoim przełożonym, a na końcu duch znikający w tajemniczych okolicznościach. Ale ludzie wierzyli, że ducha też można się pozbyć. W związku z tym organizowane były czy to specjalne nabożeństwa, czy to wręcz egzorcyzmy, a tak bardziej fizycznie. Wierzono, że czasami wystarczy wynieść problematyczny pochówek, problematyczne zwłoki i już problem jest rozwiązany. Niektórzy bardziej radykalnie, ale to przede wszystkim na wioskach, uważali, że nie trzeba bezpośrednio zmarłego wyciągać z pochówku, wystarczy przebić jego serce osinowym kołkiem. To już wszystkie poznańskie duchy? Tego Państwu nie gwarantuję, bo cały czas gdzieś pojawiają się jeszcze jakieś opowieści, takie mocno podszyte dreszczykiem. Ale obiecuję, że następny odcinek będzie już o sprawach bardziej przyziemnych. Do widzenia!